Siemanko, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie. Kurwa nie w Krakowie, tylko we Wrocławiu. Ja pierdolę. Siemanko, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu przed, jak to tutaj się nazywa, wielofunkcyjną halą sportową. Siemaneczko, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu przed wielofunkcyjną halą widowiskowo-sportową, czy tam halą sportową, kurwa. Jak wiecie, startuje dzisiaj Paleciok, startuje razem z Big Mike'em, znaczy w osobnych kategoriach, ale w jednym czasie, kurwa. Siemanko, witam wszystkich, jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, stoimy przed wielofunkcyjną halą sportową, odbywają się tutaj drugie otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Federacji WPC. Jak wiecie, startuje Big Mike, startuje Paleciok, dlatego przyjechaliśmy pokibicować, podopingować ich. Ja, jak będę mógł, to pomogę jeszcze chłopakom tam na rozgrzewce. Nagram z tego jakiś materiał. Niestety nie udało mi się nagrać podejść Paleciuka w siadach, ale to zobaczycie pewnie na jego vlogu, na vlogu w Seby Kota, dlatego mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dlaczego takie spóźnienie? Ponieważ siedzieliśmy wczoraj do pierwszej, po pierwszej pojechaliśmy już stąd, bo trwały jeszcze zawody. Zawody trwały ogólnie do 3.05. O 3.05 skończyły się ciągi, także trochę długo byliśmy zmęczeni. No, nie musieliśmy tutaj siedzieć, ale wytrzymaliśmy ile możemy. Tak jak mówię, nie zdążyłem nagrać, ale idę już na halę, bo tam chłopaki się już rozgrzewają. Lecimy dalej z ciężarami i tyle. Zostaniemy jeszcze później na koniec chyba zobaczyć Gosię Hałas, która będzie wyciskać, nie wiem, gdzieś koło godziny 15, coś takiego. Gosia waży 60 niecałe kilogramów, wyciska ponad 130, także Wilks kobiet tutaj rozpierdala system, nie ma co ukrywać. Ja jeszcze tylko przepraszam, że trochę długo mnie nie było. Jak widzicie, teraz śmiało mogę powiedzieć, że tej łapy nie ma, bo nie trenowałem dość długo. W skrócie tylko powiem, że przeprowadzka do Krakowa, ale tak jak chciałem powiedzieć, chcę jeszcze dodać, że to w osobnym materiale, takim krótkim nagram, wrzucę tam jeszcze mały projekcik, taka spontaniczna akcja, którą nagrałem z kumplem. Wrzucałem też jakiś czas temu na fanpage zdjęcie z tego. Była gitara, była sztanga, było wyciskanie, także gitara gra. Ja już nie przedłużam, lecę tam na rozgrzewkę, przywitać się z wszystkimi i działamy. Zapraszam do oglądania. Gdzie jest tą dzisiejszą młodzieżą? O. Pedał! To jest zawsze skąd? Już mi się przedstawiałeś 3 razy! Nie zaśpiewaj piosenkę. Śpiewasz piosenkę, no? Jestem pedał okulista. Mam kutasa jak stara glizda. Lubię bardzo męskie dupy, gdy wychodzą z niej kupy. Idziesz do chałupy. Zobaczymy, jak pójdą. Wielka niewiadoma. Ale przystępny z tym. Kurwa, te gładkie jak kurcze. Thank you.
Mokra szmata. Marcinek ostrożnie. Drugie. Korniak 156. Wjeżdżał. Jeszcze gimnastyka korekcyjna jeszcze przed tym. No to by nic nie dało, nie? Bo on był drugi w kulach. On by musiał być czwarty? Nie, nie, to by dało. Idealnie, idealny timing po prostu, idealny. Lewo, w lewo, w lewo!
Nie. Stój, to ja. Kurwa. Ale walka. Ale walka. Co powiesz się na chwilę? Chodź w pedał! I bala dostaniesz. Tomek, miło państwo. Sebastian, chce coś powiedzieć do kamery. Pedał. Głupi. Tomek, miło mi. Zapedałał pan, nie? Coś bardziej ambitnego. Odbyco. Wiesz, Marcinie, na zaczepki Sebastiana. Kiedy? Przed chwilą. Nie znam. Nie znasz? Co to jest? Co to jest? Co to jest za pana Sebastiana? Tego tutaj gościa. Marcin, pokaż zęby. A to czarny. Czarny. To ci czarne. Patrz to. Oj, są głupcy, kurwa. Patrzcie, co tu mam. Kamerę od Marcina. Nagrywam rozgrzewkę Marcina. Bardzo ładnie. A teraz na żywo. Pytać wiarę, 270 i 330. 380, daj. Ja wiem, że ci to zrobię. W pieluchu majtkę. Na razie jest fajnie. Problem się zaczyna przy 230, także. Teraz takie lekkie jest, ci powiem. No, lekka jest. Rozgrzewkę Big Mike'a. Ale chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Jedną rzecz, no. Prawo na świecie się zmieniło, język ogólnie. Jak się mówi na kogoś down, niby obraźliwy, chociaż to jest choroba, wiadomo. A teraz można zamienić stosować słowo Marcin. Marcin. Marcin, co ty na to? Coś o języku mówisz. Ty, Marcinie. Marcin, ty języki Marcin. Znasz bardzo dobrze, nie? Widzieliście? Najlepszy język w Polsce. Za te 15 baniek. Radom jazda! Dobra, Michał, na sztandze jest to 80, jedziemy. Długo się trzymam. To ostatnie podejście, jeszcze raz rozgrzewkowe. Start! Góra! Ale... Start. Mój brat jest silny. Powiedziałem, że... Mój brat jest najsilniejszy. Znowu wszystkich rozwali na zawodach. Co ty na to? Dziękuję, dziękuję. Z pasem będę robił. To za Michała. Ile mamy? 190 gramów. Lekko będzie. A będę! Chodź. Ale kutko. W międzyczasie jeszcze Marcin z drzeweczka. 200 kilo. Kutko. Bardzo lekko. Dziękuję. Bardzo, bardzo lekko. No, już mnie pleców nie czuję, kurwa. Już nie czuję, kurwa. Rozgrzany, napalony, ale jeszcze mu mało. O! Leciutko. A tu już jest gotowy. Pyk. Zaliczone. 220. Normalnie. Mój brat. Mój brat nie wezmął. Góra!
Zobaczymy, ile kutek teraz. 280. Idziemy. Internet, co się dzieje? Jestem wyjebany przez stado murzynów. A to nagrywasz tu? Pokaż, bo nie wierzę, że jesteś wyjebany przez stado murzynów. Ja mam już mechaniczny odbyt, dzięki temu jak ktoś mnie wyrucha, to zaraz on się zamyka. Nie idzie go, zerżnąć na maksa. Jak to było? Głową do czoła. Głową do czoła, tak jest. Marcinek też kupił siarkę rudej. O! Już siarkę rudej kupił, nie? Tak. Widzicie, ruda? Ruda tańczy jak szalona. Smakuwa, mordo. Brata następnego Marcina, patrzcie. Marcin! Marcin! Co? On czuwa. No, jakbyś nie dał rady, to on za ciebie pójdzie. Aha, on pokazuje. Teraz już jest chyba na serio ostatnia rozgrzewkowa. 2,8. O, 290. Michał zaczyna. Puść! Tak jest. Ciągi, zaczynamy. Michał, 290, lecimy. Myśli, że go nikt nie widzi, nie? O, jak żery, ma. Raz, jeszcze chciał? Nie, nerkę już. Smakuje pewnie wybornie. Jak jeszcze dziubnie? Patrz. Zgadź się. Nie? Dobra. Musi się jeszcze dziubnie. Pojechali, ale my zostajemy, zobaczymy jeszcze. Gosie hałas, patrzcie. Patrzcie, ile Gosia waży. Patrzcie, ile zaliczyła w pierwszym podejściu. W drugim. Zobaczymy, jakie będzie trzecie. Także zapraszamy. Zostajemy i kibicujemy. Dawaj.
Materiału. Uzbierało się tego trochę dużo. Mam nadzieję, że nikt nie będzie mi miał tego za złe, że wrzuciłem to w jednym vlogu, w jednym materiale, a nie podzieliłem tego na dwie albo trzy krótsze części. No, nie widziałem sensu, żeby tego robić. Jest cały materiał z zawodów. To niech zostaje cały. Krótkie podsumowanie. Zawody, całość, organizacja, oprawa. Jak najbardziej na duży plus, kategorie bardzo fajnie obstawione, nie było żadnych jakichś pustych kategorii, dlatego zawodnicy mogli porywalizować, a o to chyba chodzi w zawodach, także organizatorów pozdrawiamy i gratulujemy kolejnej świetnej imprezy. Co dalej? Chłopaki z KFD, Paleciok i Big Mike, myślę, że jak najbardziej zadowoleni, bo debiuty Big Mike'a jak najbardziej mu wyszły. Paleciok pobił dwa rekordy. Mimo tego, że był czwarty, to jest zadowolony na pewno. Ja też jestem zadowolony, ponieważ te zawody dały mi znowu taką motywację, żeby działać i znowu pojawić się jak najszybciej na pomoście. Na których zawodach to jeszcze się okaże. Ja już nie przedłużam. Zapraszam Was jeszcze tylko do korzystania z mojego kodu rabatowego na stronie eMonster Power. Wszystkie produkty z moim kodem będziecie mieli zniżkę na minus 7%. Kod bardzo trudny Tomeczek. Zapraszam także do sprawdzania ciuchów z Pandauta. Bardzo fajne, ale to już mówiłem dużo, dużo razy. Nie przedłużam, bo znowu się zacznę jąkać, zacznę pierdzielić głupoty, a już pomału z tym kodem rabatowym coś zaczynałem. Już się bałem, że spalę znowu cały materiał, ale nic. Lecę do Krakowa, trzymajcie się i powodzenia.